Siemaczko widzowie, z tej strony Godline. Dzisiaj recenzja, którą zresztą sami wybraliście w poprzednim głosowaniu na kanale, czyli Elden Ring Shadow of the Erdtree. Przy okazji za udostępnienie tej właśnie gry chciałbym podziękować firmie Cenega. I tutaj jeszcze zanim zaczniemy, to przekażę wam jedną ważną rzecz. Otóż zawsze w moich recenzjach ja się staram, żebyście widzieli taki różnorodny gameplay z wielu różnych lokacji, ale też przy recenzjach, żeby nie było żadnych spoilerów. Tym razem pod tym względem może być trochę nieróżnorodnie, bo Microsoft coś zepsuł w systemie nagrywania obrazu na Xboxie. Szczegółów się dowiecie więcej w przypiętym komentarzu, jeśli chcecie, a ja już nie przedłużam i przejdźmy do samej recenzji. O samym Elden Ringu chyba nie trzeba wiele mówić, bo praktycznie każdy z was tą grę znał. Jeżeli jej nie znacie, no to wspomnę tylko, że to jest kolejny tytuł sławnego japońskiego dewelopera From Software, jaki stworzył kompletnie nowy typ gier, czyli właśnie Souls-like. W tych grach walka oraz eksploracja stanowią podstawę rozgrywki, a do tego poziom trudności jest bardzo wysoki. My będziemy omawiać dodatek do gry zatytułowany Shadow of the Erdtree. Jak sama nazwa wskazuje, udamy się tam więc w tytułowy cień drzewa świata, czyli właśnie Erdtree, i otrzymamy całkowicie nowy region do eksploracji, niedostępny w podstawowej wersji gry. Dodatek oferuje nam więc całkiem sporą mapkę, mnóstwo nowych potworów, dziesiątki świeżych itemów oraz oczywiście całą masę nowych, ekscytujących bossów. Tradycyjnie podzielmy sobie więc tą recenzję na trzy osobne elementy, a będą to: eksploracja lokacji, walka z przeciwnikami oraz bossami oraz fabuła i zadania. I zacznijmy od tego pierwszego elementu. No i pewnie niektórych z was teraz troszkę zdziwiłem, bo jak ktoś mówi Soulsy, no to z reguły myśli o walce, tak? Walce z bossami. Elden Ring natomiast to jest gra troszeczkę odmienna od takich typowych Soulsów, bo przede wszystkim ma otwarty świat, który możemy zwiedzać sobie bez przeszkód. Dodatek do gry oferuje oczywiście to samo, więc bardzo ważną, a nawet bym powiedział, że najważniejszą kwestią w Elden Ringu jest właśnie eksploracja. To ta eksploracja nam zapewnia nowe przedmioty, zapewnia nam nowe bronie i pozwala w dużej mierze także wzmocnić naszą postać. No i pierwsze, co ja zobaczyłem po wejściu dodatku do Elden Ringa, to jest fakt, że ta mapa jest całkiem duża, ona wygląda fajnie, natomiast nie jest przy tym też zbyt duża. Jeżeli oglądacie moje recenzje, no to pewnie kojarzycie, że ja czasem narzekam właśnie w recenzjach, że mapy w grach są za duże. Tak na przykład było w najnowszej Zeldzie Tears of the Kingdom, tam ja krytykowałem tą grę, że ona ma za dużą mapę. Tutaj jeżeli chodzi o dodatek do Elden Ring, twórcy projektując ten nowy region, oni postawili też troszeczkę na rozmach, bo ten region jest spory, natomiast muszę ich pochwalić, że oni jednocześnie nie przegięli tutaj pały i finalnie otrzymujemy w tym dodatku mapę, którą się całkiem ciekawo eksploruje i to nie jest nudne. Oprócz tego, że ta mapa jest odpowiedniej wielkości, to jest też naprawdę fajnie wykonana, no i do tego jest też różnorodna. Na tej mapie znajdziemy toksyczne bagna, znajdziemy opuszczone średniowieczne twierdze, ale znajdziemy też takie przepiękne łąki, niemal nietknięte bezustannymi wojnami w świecie Elden Ringa. W dodatku te tereny, o których ja mówiłem, one są naprawdę fajnie dopracowane, mają dziesiątki mniejszych sekretów, które wprost czekają na odkrycie. Ja wam powiem, że mnie osobiście, jeżeli chodzi o lokacje w tej grze, najbardziej chyba zaskoczył fakt, że te tereny są bardzo mocno wielopoziomowe. No wiecie, w grach z reguły akcja toczy się na powierzchni, czasami w jakichś tam jaskiniach pod ziemią, no i to jest w zasadzie koniec, nie? Natomiast w dodatku do Elden Ringa jest akurat inaczej. Tutaj w zasadzie w każdy zakątek mapy, który my widzimy, możemy dotrzeć, tam możemy coś zwiedzić, coś znaleźć. No zobaczcie, tutaj jest na przykład taki ogromny most. Oczywiście możecie po tym moście przejechać, natomiast jeżeli ten most tu jest, to pod tym mostem znajdziecie jakąś dolinę i tam znajdziecie całkowicie nową lokację. Jeżeli pojedziecie się do tej doliny, okaże się, że tam jest zejście jeszcze gdzieś niżej, traficie na jakiś na przykład wodospad, potem znajdziecie tam jakieś bagna, no ta mapa jest po prostu pięknie wykonana, pięknie zrobiona, bardzo wielopoziomowa i to w tej grze niewątpliwie jest piękne. Niestety w kwestii eksploracji, nawet w podstawowej wersji gry, był też tutaj pewien problem. Chociaż ta mapa była wypełniona właśnie zawartością, takimi fajnymi sekretami, fajnymi właśnie lokacjami, no to niestety często zdarzało się tak, że znajdowane na tej mapie przedmioty były wprost gówno warte. Ja szczerze mówiąc liczyłem, że w tym DLC właśnie to się uda poprawić, natomiast niestety okazało się, że jest dokładnie tak samo jak w podstawce. Znakomita większość przedmiotów, które my znajdziemy więc w dodatku, będą po prostu materiałami do craftingu,
a crafting w Elden Ringu jest po prostu gówniany i to wszyscy wiedzą od samej premiery. Badając więc skrzętnie mapę, często złapiemy się na tym, że na przykład docieramy do jakiegoś miejsca, widzimy jakiś fajny sekret, mówimy, o ciekawe co tam jest, podchodzimy, no i się okazuje, że to jakiś bezużyteczny złom do craftingu i to niewątpliwie tą eksplorację psuje. Ja wam szczerze powiem, że gdyby nie pięknie wykonane wielopoziomowe mapy, to pewnie większość osób by w ogóle tych map nie eksplorowała, no bo nagrody są po prostu za to często kiepskie. Moim zdaniem twórcy zamiast ciągle na tej mapie zostawiać te gównowarte itemy, mogli po prostu je zamienić na jakieś mniejsze kulki zawierające dusze, które w tej grze są nam mocno potrzebne, przynajmniej do czegoś by się przydały, a tak no pozostawiam jednak spory niedosyt. W praktyce ja wam powiem, że pewnie szybko tutaj sięgniecie po taką interaktywną mapę, żeby sprawdzić, czy gdzieś warto jest w ogóle wchodzić, no bo jeżeli przebijacie się przez na przykład całe katakumby, żeby tylko znaleźć kolejne bezużyteczne gówno do craftowania, to się po prostu nudzi. Bardzo szkoda, że tego się nie udało poprawić, chociaż eksploracja nadal sprawia frajdę. Przejdźmy teraz do walki, która w Soulsach zawsze dawała sporo radości, chociaż niektórzy tutaj krytykowali podstawową wersję Elden Ringa za to, że zbyt wiele dodano do niej broni i zbyt wiele czarów, które były mało użyteczne. Jak jest z tym w DLC? No zaraz się dowiecie. Najpierw zacznijmy tutaj od nowości, no bo wiadomo, jeżeli chodzi o dodatki, no to najfajniejsze są te właśnie nowe rzeczy, które są do niego dodane. Dodatek oferuje całe mnóstwo broni, czarów, pancerzy czy tam inkantacji. Ja osobiście w Elden Ringa grałem magiem, czyli skupiałem się na inteligencji, no i największy nacisk kładłem też na czary, czyli soul carries, których też trochę w dodatku wprowadzono. Z racji natury tego dodatku, bo on gdzieś tak wchodzi mniej więcej jakby jesteśmy na końcu gry, no to nie mogłem też za bardzo sprawdzić, jak na przykład gra się każdym innym rodzajem broni, dlatego w tej sprawie też skonsultowałem się z innymi recenzentami. Jak więc jest z tymi nowymi właśnie rzeczami? No tutaj jest różnie. Jeżeli na przykład chodzi o czary, to tu też mamy czarów kilka rodzajów. Mamy na przykład tak zwane inkantacje. Tych inkantacji w dodatku znajdziemy całkiem mnóstwo, niektóre z nich są naprawdę bardzo mocne, tutaj jest sporo nowego i sporo do użycia. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o te czary, których ja używałem, czyli właśnie te sorceries, no to niby ich dodano sporo, tam chyba kilkanaście, natomiast ja je sprawdziłem i powiem wam, że wszystkie z nich są po prostu gówniane. Na samym filmie nawet możecie zobaczyć, że ja przez cały ten dodatek korzystałem praktycznie z tych samych czarów, co w podstawowej wersji gry. To, co deweloperzy dodali, to było brzydko mówiąc po prostu gówno. Ja wam szczerze powiem, że przechodząc w ogóle całe to DLC, no to jeżeli chodzi o przedmioty, to ja zmieniłem sobie hełm i zmieniłem sobie parę talizmanów. Także możecie sobie zobaczyć, jak bardzo te nowe przedmioty, które dodano tutaj, są średnio użyteczne. Reszta mojego pancerza, czy nawet moje laski, których użyłem do czarowania, one pozostały te same. No dlaczego? Ano dlatego, że wprowadzone nowe itemy dla magów są w dużej mierze po prostu kiepskie. No dobra, ale to jest tylko mag. Ja spytam się moich znajomych na przykład, jak jest z innymi rzeczami. Znajomi mi tutaj donieśli, że podobne problemy występują też w przypadku broni. Na przykład jak ktoś walczy wielkim mieczem, no to tutaj będzie miał do wyboru naprawdę dużo. Tutaj jest tego sporo i on będzie zadowolony. Natomiast jeżeli skupiamy się na jakichś szybkich broniach typu sztylety, no to w grze w zasadzie w dodatku nie dostaniemy nic ciekawego. No kurde, nie tak się robi dodatki, drodzy deweloperzy z From Software. Skoro gramy w dodatek do gry, który rozgrywa się często właśnie na samym końcu po ukończeniu całej gry, no to w tym dodatku powinniśmy znajdować bronie czy czary lepsze od tych, które mamy w podstawce, no nie? Bo to jest logiczne. Na cholerę mi te wasze 10 nowych czarów, skoro i tak są gorsze niż te, które już mam w podstawowej wersji gry, no to jest bez sensu. No, zastanówcie się trochę. To jest kompletnie bez sensu i to burzy sens zdobywania jakiegokolwiek nowego ekwipunku w tym DLC. Ja, tak jak mówiłem, grałem magiem i to mnie osobiście mocno zabolało, że te nowe czary są do dupy, natomiast to może się też zdarzyć w waszej postaci. Sęk w tym, że w Elden Ringu jest całe mnóstwo możliwości, czym będziemy walczyć i czego używać. Samych czarów, tak jak mówiłem, jest wiele rodzajów. Jeżeli akurat nie wstrzelicie się w to, co chcieli deweloperzy tutaj dodać dobrego, czyli na przykład te inkantacje, których jest dużo, no to przy graniu w dodatek może się okazać, że praktycznie nic z tego DLC nie będzie dla was użyteczne. No, tak się nie robi, no skoro jest tyle różnych rodzajów gry, to deweloperzy powinni każdej postaci zapewnić coś nowego i coś dobrego. Tutaj zamiast pierdyliarda tych śmieci typu tam 10 nowych czarów, 15 nowych czarów,
można było dodać 3-4, ale dużo bardziej użyteczne, no i śmiem twierdzić, że wtedy efekt byłby dużo lepszy. Deweloperzy te braki częściowo próbowali zrekompensować, wprowadzając taki nowy element, czyli tak zwane fragmenty Earth Tree, które jeśli się tam zjeprzy, coś tam się zrobi z nimi przy ognisku, no to ogólnie stajemy się mocniejsi. Im więcej fragmentów, tym większy bonus, nasza postać staje się mocniejsza. No fajnie, to jest oczywiście fajne, czegoś takiego niewątpliwie było potrzeba, natomiast nadal mocno mnie boli, że to, czy będziemy właśnie mocni w tym DLC, czy znajdziemy jakieś fajne bronie, czy znajdziemy jakieś fajne czary dla naszej postaci, zależy w dużej mierze od tego, jaką postacią gramy. Jeżeli właśnie wstrzelimy się w ten build, który tam przyświecał deweloperom, któremu dali tam dużo nowych broni, dużo nowych czarów, no to będzie nam się grało fajnie. Natomiast jeżeli akurat nie wstrzelimy się w to, co mieli na myśli deweloperzy, no to może się okazać, że niewiele z nowych rzeczy będzie dla nas użyteczne i to bardzo mnie boli. Na szczęście, pomimo że te nowe itemy rozczarowują, no to w grze ciągle mamy stary i bardzo dobry system walki. W dodatku wprowadzono mnóstwo nowych rodzajów przeciwników, którzy są całkiem ciekawi, oni są całkiem różnorodni, natomiast przede wszystkim oni są całkiem dobrze zbalansowani. W Dark Soulsach z tym balansem czasem były problemy, natomiast tutaj balans przeciwników tych zwykłych właśnie stoi na całkiem wysokim poziomie. Żaden przeciwnik tutaj, jak ja grałem, nie sprawia wrażenia jakiegoś super przegiętego. Ja wam powiem szczerze, że przechodząc całe to DLC spotkałem mnóstwo nowych potworów. No i szczerze wam powiem, że często zmieniałem właśnie czary, często kombinowałem, czasami nawet walczyłem bronią białą, bo przeciwnicy potrafili się mocno od siebie różnić i na każdego był odpowiedni sposób. Są tacy przeciwnicy, którzy na przykład próbują nas wysnajpić jakimiś czarami z daleka, są ciężko opancerzeni wrogowie, których trzeba unikać i są też tacy szybcy asasyni, których trzeba po prostu walnąć raz na porządnie. Także w tym przypadku jest różnorodnie, jest dynamicznie, niewątpliwie jest przyjemnie i o to właśnie chodzi. No ale wiadomo, przeciwnicy zwykli są fajni, ale tu są Soulsy i tutaj jeszcze większe znaczenie mają sami bossowie. Tutaj nie obawiajcie się, ja nie będę wam tych bossów absolutnie spoilerował, pokażę tylko jakiś paru podstawowych, także nie bójcie się o spoiler. Gra nam w tym dodatku oferuje kilkadziesiąt nowych przeciwników, którzy w dużej mierze wcale nie są łatwi. Nawet jak macie jakąś bardzo, bardzo mocno wykokszoną postać, no to może się okazać, że tutaj parę razy na pewno na tych bossach zginiecie. Walki z tymi bossami są naprawdę fajne, one są bardzo widowiskowe, wyglądają naprawdę przepięknie, niektóre ataki tych bossów są nawet całkiem zaskakujące. Ja wam powiem, że często się okazywało, że na nowego głównego bossa musiałem wymyślać jakąś specjalną taktykę, no bo ten mój standardowy zestaw właśnie czarów, który działał przez całą grę, tutaj się nie sprawdzał, ja musiałem wymyślić coś całkowicie nowego i to jest fajne. Są na przykład tacy bossowie mocno odporni na magię, ale słabi na przykład na lód, albo są też tacy bossowie, których trzeba pokonywać ognie. W dodatku wprowadzono nowe talizmany pozwalające nam na jeszcze większą ochronę, także kombinowanie jest tu całkiem sporo i właśnie to wymyślanie tej taktyki, to kombinowanie do każdego bossa, dostosowywanie się do niego, to sprawia w tej grze przyjemność. Bossowie w DLC ogólnie są dość nudni, natomiast generalnie są też uczciwi. Zdarzały się tutaj jakieś delikatne przegięcia, jeżeli chodzi o niektóre ataki tych bossów, natomiast nie było też nic takiego, co by mnie mocno frustrowało i finalnie na niemal każdego z nich był sposób. Jeden z tych bossów, ja wam powiem szczerze, jest teraz obecnie dość mocno zbugowany, natomiast na szczęście jest to boss opcjonalny, także nie jest to wielki problem. Niestety, jeżeli chodzi o problemy, to jeden problem tutaj jest i mocno psuje on wrażenia z DLC, a ten problem zobaczycie, jak już dojdziecie do samego końca gry. Otóż finalny boss w tej grze powinien być przykładem dla wszystkich twórców gier, jak nie robić przeciwników w grach. Nie chodzi o to, że ten boss jest trudny, bo on w sumie nie jest wcale trudny. Tych jego ataków idzie się w pierwszej fazie wyuczyć, on nie jest trudny, on jest po prostu wymagający w pierwszej fazie. Chodzi głównie o to, że ten ostatni boss ma ogromne wprost problemy natury technicznej oraz projektowej. W pierwszej fazie, tak jak powiedziałem, to jest całkiem w porządku, wymagająca fajna walka, natomiast po zbiciu tam chyba 30% HP, ten boss wchodzi w drugą fazę i otrzymuje szereg nowych ataków, których po prostu nie da się uniknąć. Do tego twórcy wyposażyli go też w astronomiczną wprost ilość punktów życia, która walkę z nim niepotrzebnie w sztuczny sposób wydłuży. W przypadku takich bossów, których właśnie ciężko jest pokonać, no to z reguły na ratunek w grze przychodziły tak zwane summony.
czyli ci NPC-towie, których możemy wezwać do pomocy. No i oni z reguły na ratunek przychodzą, natomiast nie w tym przypadku, bo jeżeli chodzi o tego bossa, to on ma tak zepsute skalowanie właśnie życia i pancerza, że jeżeli wezwiecie resumony, no to ta walka będzie jeszcze dwa razy trudniejsza. Powoduje to właśnie taki paradoks, że w sumie nasi pomocnicy, zamiast pomagać, to uczynią tego ostatniego bossa jeszcze mocniejszego, co jest kompletnie bez sensu, a to nie jest jedyny problem techniczny z tym bossem. Niejednokrotnie jak ja z nim walczyłem, też się zdarzało, że ten boss skupiał się właśnie na jakimś summonie, także ja miałem chwilę oddechu, mogłem się uleczyć, natomiast nagle jak on z nim walczył, to z kosmosu przeskakiwał do mnie, a potem z powrotem wracał do summona. Mimo, że ja nie wykonałem żadnego ataku, który mógłby tego bossa sprowokować, tak? I szczerze mówiąc, ja do tego bossa mam jeszcze dużo więcej zarzutów, ja was tu nie będę zanudzał, to jest po prostu gówno pod względem projektowym. Ja wam powiem, że co mnie rozśmieszyło w tym bossie ostatnim, on jest bardzo, bardzo trudny, jeżeli gramy normalnie, natomiast jeżeli zmienimy sobie postać na taką, która akurat tego bossa kontruje, no to możemy go po prostu rozjechać jak szmat bez żadnego wysiłku. No ale, drodzy widzowie, jeżeli trzeba zmieniać klasę postaci, żeby pokonać jakiegoś przeciwnika, no to nie jest to dobrze zaprojektowany przeciwnik. I ostatnia rzecz w Elden Ringu to jest sama fabuła. W podstawowej wersji gry ona była dość przeciętna i w zasadzie dokładnie taka sama jest teraz. Świat tej gry właśnie on nigdy jakoś specjalnie nie imponował pod względem samej fabuły. Tutaj też nie oczekiwałem cudów. Spodziewałem się, że będzie pod tym względem przeciętnie i w sumie dostałem dokładnie to. Jest po prostu ta fabuła, bo jest. Mniej więcej wiadomo tam o co chodzi i tyle w zasadzie wystarczy. Ta fabuła nie jest absolutnie irytująca, także w dużej mierze możemy ją olać. W tej grze jednak zawsze dużo większy nacisk niż na fabułę główną był położony na zadania poboczne. One w podstawce były całkiem ciekawe, niektóre z nich także były na tyle długie, że potrafiły się ciągnąć przez całą większość gry. Jak jest natomiast z tym właśnie w dodatku? No tutaj jest akurat, muszę wam powiedzieć, bardzo podobnie. Zadania też są ciekawe, natomiast cierpią na dokładnie te same problemy, co zadania z podstawki. W grze mamy do dyspozycji kilka nowych linii questowych, które wprowadzają kilka nowych postaci oraz zapewniają nam też dostęp do unikalnych broni czy unikalnych duchów. Ja po przejściu tych wszystkich questów mogę wam powiedzieć, że historie w tych questach w sumie są całkiem interesujące. Tam mamy też dostęp do kilku całkowicie nowych lokacji. Zadania są odpowiednio rozbudowane, także robi się je przyjemnie. Ale niestety jest tutaj duży problem. Jeżeli chcecie zobaczyć chociaż połowę z tych zadań, no to prawdopodobnie będziecie musieli skorzystać z jakiegoś poradnika w internecie. Dlaczego? Ano dlatego, że te zadania są wprost bardzo nieintuicyjne. Gra nam nie daje prawie żadnych wskazówek, co tutaj tak naprawdę mamy zrobić, a te questy w dodatku wyjątkowo łatwo je spieprzyć. Ja wam powiem szczerze, że w DLC wystarczy zabić jednego potworka na mapie, czy postawić stopę w jakiejś innej lokacji, a możecie sobie od razu zablokować połowę zadań. Ja naprawdę nie robię sobie jaj, właśnie tak to wygląda. Wystarczy, że wejdziecie sobie do jakiejś innej lokacji i nagle połowa zadań od razu się spieprzy. No a to w grze, w której mamy otwarty świat, a eksploracja jest tam naprawdę podstawą rozgrywki, no to jest ogromny błąd projektowy. Jeżeli z tego właśnie otwartego świata chcemy korzystać i swobodnie sobie eksplorować tą mapę, no to nagle się może okazać, że spieprzyliśmy sobie jakieś 50% zadań. Bo tam z kimś nie pogadaliśmy akurat, jak tam sobie stał, że tam postawiliśmy stopę w jakimś zamku i już wszystko się spieprzyło. No, to by mogło jeszcze przejść właśnie przy Dark Souls, gdzie tam świat jest taki półotwarty, bo tam jest łatwiej znajdować postaci, tam jest łatwiej tego pilnować. Natomiast w grze typu Elden Ring, gdzie mamy całkowicie otwarty świat, gdzie chodzimy, gdzie chcemy, no to tutaj absolutnie nie powinno takiej sytuacji być. Także zadania poboczne w tym dodatku to jest w zasadzie taki totalny kontrast. Mamy tutaj całkiem niezłe zadania, które potrafią zaciekawić, natomiast jednocześnie przez idiotyczny projekt tych zadań i błędy techniczne, jeżeli nie korzystamy z poradnika, to najprawdopodobniej o istnieniu większości z nich w ogóle nie będziemy wiedzieć, a jeżeli już się dowiemy, to najprawdopodobniej sobie je zepsujemy. Fakt, że w grze wystarczy wejść do jakiegoś zamku, żeby spieprzyć sobie połowę zadań, jest absolutną głupotą, to nie powinno absolutnie mieć miejsca i to jest dużą skazą na tej właśnie grze. Przez te wymienione właśnie wyżej problemy, żeby cieszyć się questami w tej grze, musicie od samego początku do końca korzystać z odpowiedniego poradnika, jak te questy zaliczać, co też w dużej mierze kłóci się z otwartym światem tej gry. Czas na podsumowanie.
Dodatek do Elden Ring daje nam tutaj całkiem sporo dobrej zabawy, natomiast przy jego produkcji niestety nie dało się uniknąć błędów. Pomimo, że mamy nową, świetnie zaprojektowaną mapę z mnóstwem sekretów, no to znajdowana na niej zawartość nadal mocno rozczarowuje, a nowo wprowadzone zadania poboczne, chociaż są ciekawe, to cierpią na takie same albo i nawet większe problemy niż w podstawce. Finalnie mamy też wielu całkiem ciekawych bossów, którym jednak będzie mocno ciążył karygodnie wprost zaprojektowany finalny boss z ogromnymi problemami natury technicznej. Czy dodatek do Elden Ring trzyma więc poziom podstawowej wersji gry? No moim zdaniem nie, chociaż nadal bawić się można całkiem dobrze. Dodatek do Elden Ring zakupicie za około 169 zł. Moim zdaniem jak na obecną jakość tej gry, to jest to cena zbyt wysoka. Na waszym miejscu ja bym poczekał jednak na promocję, bo jest to jednak troszeczkę za dużo. Ja wam powiem, że w DLC ja się bawiłem całkiem nieźle, natomiast przyznam szczerze, że tak długo czekałem na ten dodatek, że jestem jednak troszeczkę rozczarowany. Spodziewałem się, że deweloperzy tutaj wezmą to właśnie, co było fajne w podstawce, do tego zrobią parę poprawek, wyjdzie nam z tego takie naprawdę fajne, ulepszone DLC, a finalnie okazało się, że jednak wielu rzeczy nie poprawiono, a jedynie otrzymaliśmy więcej tego samego. Finalnie parę rzeczy udało się też spieprzyć. Także to niestety boli. A wy widzowie, dajcie proszę znać, czy graliście w dodatek do Elden Ringa i jakie są wasze wrażenia z niego. Jak zawsze czekam na wasze komentarze i chętnie z wami na ten temat podyskutuję. Ponadto, jeżeli macie konta na Facebooku, to chciałbym was też serdecznie zaprosić na grupy PlayStation Polska oraz Nintendo Polska, na których znajdziecie nie tylko mnie, ale i mnóstwo fanów innych gier, z którymi można sobie pogadać, można poprosić o pomoc, czy pochwalić się nowymi dobrymi grami. Ja wam powiem szczerze, że ja się sam tam często udzielam i nie będziecie się tam nudzić. Jeżeli jesteście zainteresowani, to link do obu tych grup znajdziecie w opisie filmu. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli on się wam podobał, to zapraszam was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Gorąco dziękuję też wszystkim wspierającym kanał. Jestem wam bardzo wdzięczny za ukazaną pomoc. Dzięki właśnie waszemu wsparciu przygotowywane filmy na kanale mogą być jeszcze lepsze. Także dzięki panowie, pozdrawiam i trzymajcie się.